każdym razie możemy grać. Pogramy sobie tym i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Ach. Lekwy. Dobra, a ja jeszcze muszę zobaczyć, czy Totem i Magma Blood to dobre jednostki. Magma Blood. Nope. Totem. Nope. I już jest. Dodam ludki, bałamutki. Dobrze, mamy Huntera, Warriora, znaczy się chciałem powiedzieć. Więc wydaje mi się, że na takiego Warriora to jeden co bym chciał to draw i nawet ten błysk światła zostawię, bo to się wydaje w miarę sensownym drawem. No i szukamy. Szukamy skorbów. I draw mamy. Mamy? No, powiedzmy, że tam jakiś mamy. Może nie najlepszy, ale jakiś tam będzie. On będzie sprzątał. A ja nie będę. Talnosik? Talnosik. Jedziesz. Jedziesz, kolesiu. Kolejny drołek. To jest dosyć dobra oznaka. To nie jest dobra oznaka, bo wszyscy wiedzą, co to znaczy. I my chyba zrobimy sobie w tym układzie taki manewr, żeby nam koleżanka nie wtasowała za dużo bomb do deku, bo i tak na samym dużo nie mam jak tego zabić. Więc się tego pozbędę. ASAP tak zwany. Bombolunia, jasne. I trade też w miarę jasne. No już cicho. To nawet nam poniekąd pasuje, bo możemy zrobić szybkiego Kilkensona. Chociaż z drugiej strony można by się zastanowić, czy nie było sensowne rzucenie tego, ale wydaje mi się, że później może być to nieco bardziej sensowne. Uwaga! Uwaga! Uwaga, pali! Ło, ło, ło! I teraz to pytanie. A sól? A dupa! Słone to nie jest. Micio, daj sól! Co? Proszę! Błagam! Dziękuję. O, dawaj! No kurde, no jaka ten... Co to ryba taka tłusta? Nie jest tłusta. Co to ta ryba taka mokra? Bo pływa w wodzie. Ale to nie jest ryba z wody, tylko z patelni. Więc tu pływa na tej patelni. No dobrze. Dawaj tą. Daj! Kuźba, ty masz chore serce! O! Ta walka o jedzenie. Widzicie, jak trzeba walczyć, żeby to zjeść? No to możliwość. Co by z tym możemy zrobić? No dobierać to już chyba nie będziemy, bo już trochę przedobrzyliśmy z tym drołem. Chwilę, jak wyrzut... Nie, nie mogę nawet tego rzucić. Dobra, to wyrzućmy... tego wariata. On się może jeszcze przydać. Konsekrację? Bez sensu. No dobra, to tego głupka. Co dalej? Śmienite pytanie. Dobra, to muszę wyrzucić to i to i dorzucimy tokena. Innej opcji nie widzę. Biedna rybka straciła główkę na wojnie. To miejsce jest takie straszne. Ja nawet soli w domu nie mam. Matko, jedyna taka bida.
What just happened? Dobra, rzucę to, bo co mam z tym zrobić? Bej. Spoko, Staszu. Takie? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj spokojnie możemy sobie zagrać w ten sposób. To Ksenik. Zagramy tego wariata. Zagramy to. A co ja mogę, no? Nic nie mogę. Strasznie. Strasznie dupne rozdania mam tym deckiem. Już kolejny raz nie mogę rzucić Zephyrisa w jakimś tam czasie w standardowym miarę. Dlatego, że chłopek roztropek. Że nie dobieram jakiejś tam jednej karty. Tutaj True Silvera akurat. Spoko. Elo, elo. Zdróbko, spoko. Chwila, czy ja chcę zagrać? No to zagrajmy to. Weźmy Black Knighta. Enedue Fikerabe. Wypnijmy wariata. Czy chcemy rzucać heal Kensona? Nie chcemy, bo go aż tak szybko nie zabije, tak myślę. Tą broń może wykorzystać. Ok. Może być. Jestem niepokonany. Dobra, token na razie. Bez chyba tego. Żebym przypadkiem sam nie zginął jakoś super szybko. Trochę się boję, że on zagra dużo bomb. Ja umrę od tych bomb. Ale aż tyle w jednej turze nie zagra. Mhm. O. Zobaczmy, na co cię stać. Dobra. Do deku. Ty plombujesz. Tu leci healek. Tu leci 4 damage'u. No i to tyle. I następnej powtarzamy yellow. Ależ dobrze. Zobaczmy, na co cię stać. Za wolno. Zobaczmy, zawsze mam rację.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ale najgorszą rzeczą w rybkach to mości. No kurde, ile tego badziewia? Panie, weź się pan zlituj. Czas na lekcję. Moje ostrze płonie świętym ogniem. Dobra, co my tu mamy? Nic. Elo. Jak jesz ludzi, to mają kości, tak ryby mają mości. No ta, no, ale to wiesz. To można by je wyciągać, czy co? Gdyby wymyślić technologię na przykład oczyszczania ryb z ości. Znaczy w sumie filety są, więc jakoś chyba wymyślili już. Ale to akurat nie jest filetem. Pan druid. Czy pana druida jest dużo kreatur z trójką, żebym tego potrzebował? Nie. Chyba nie ma. Miesiaczku. Mam nadzieję, że podoba ci się. Jakie dobre rzeczy mi tu dajesz. Elusia, piątusia, panie Hubercie. Ziemi. Irytujące. Dobra, dawaj karty. Co tam, panie Mateuszu? Ano, walczę z ościami. Muszę przyznać, że dosyć irytująca. Ale daję radę chyba. Jest z tego akolity jakiś pożytek. Hmm.
wściekłość! Pożera mnie! Słyszałeś, że wycofali 20 tysięcy masek kolekcjonerskich z Fallouta 76, bo były w tak słabej materiału, że były niebezpieczne dla zdrowia. Jak widać, nie tylko Small Indie Company trochę lepsze podchodzi do swoich odbiorców. Nie słyszałem, natomiast nie powiedziałbym, że to jest... O lepsze podchodzenie, tylko oszczędzanie. Przynajmniej nie wiem, jak to można odczytać jako olewanie klientów, bardziej po prostu oszczędzanie na materiałach. Czy tam na zamówieniu, czy na czymś tam. Muszę chronić ziemię. Ale fajnie. Backup. Fajne te firmy produkujące gierki. Dobra, muszę to wyrzucić. Nie wiem, zagram to. Muszę się tych kart popozbywać. O, chwila. Kurde, szkoda, że o tym wcześniej nie pomyślałem. A nawet nie wiedziałem, że on może dać takiego. Zobaczyć. Chciałbym zobaczyć algorytm sterujący tym zefryzem. Się. Kto śmie pogardzić tę pradawną ziemię? Proszę cię. Chociaż powinienem może rzucić to. A to się jeszcze może przydać na przyszłość. Znaczy na koniec. Teoretycznie. Siła ma wiele znaczy. Jasne. Dwie karty. Już prawie nie mam kart. Tej broni nie potrzebuję. Myślę, że spokojnie możemy zagrać tą. Graj, gościu. Skończyły mi się karty. No to hop. No to hop. No to hop. Skończyły mi się karty. A, zabijmy to. No i graj.
Ja w sumie mogłem tak naprawdę zagrać tego tańszego i rzucić przerwę tak dla pewności, żeby nie zginąć. A nie wiem, co by chciał mieć, żebym zginął. A tak. W niektórych przypadkach to może być pomocne. Batka tak dobrze gotuje? Da. Czy jedzenie gdzieś zamawiacie? Nie no, nie zamawiam jedzenia. Praktycznie w ogóle. Zdarza się raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, w jakichś dziwnych miesiącach. Czasem chodzimy gdzieś na kolację. Czasem. Z 2-3 razy w miesiącu chodzimy gdzieś na kolację, ale tak to w domu gotuje. Batka. A biedniejszy wygrywa. Jaki ten deck jest głupi. A Helena gotuje? No, wchodzę na herbatę. Siema gruby, co tam? Czy ty masz pomalowane usta śminką na tym zdjęciu? No, odważne słowa. Jak na chłopca.